wykonujemy znieczulenie nasienkowe w okolicy przedsionka, ponieważ jak widzimy, jest tu defekt błony śluzowej. Pacjent jest przygotowywany do implantacji, ale ze względu na defekt tkanek miękkich nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegu. Po pierwsze, wcześniej pacjent musi mieć przeszczep bloczka kostnego, ale ten cienki biotyp dziąsła od przedsionka uniemożliwia zabieg. Tutaj wykonujemy również znieczulenie podniebienia, ponieważ będzie pobierana będzie tkanka miękka z podniebienia. Zabieg ten będzie wykonywany w znieczuleniu nasienkowym. Proszę zwrócić uwagę, występuje tu tak zwany ten pulse syndrom, syndrom pociągania. W miejscu tym jest takie wgłębienie, zagłębienie w tkanki miękkie. Jest ono bardzo cienkie. Jest to taka rana, właściwie defekt, który powoduje, że ta rana jest wciągnięta do środka. I próba odwarstwienia płata śluzówkowo-kostnowego spowodowała, żebyśmy po prostu zrobili dziurę w tkankach miękkich. Tutaj najpierw staram się przeciąć te tkanki miękkie, które powodują ten efekt pociągania. Proszę zwrócić uwagę na właśnie tą jakby ranę, to wgłębienie w tkankach miękkich. Jest ono bardzo, bardzo cienkie i praktycznie po odwarstwieniu płata śluzówkowo-kostnowego doszłoby tutaj do jego przerwania. Dlatego też zdecydowałem się na przeszczep tkanki miękkiej z podniebienia w celu pogrubienia tego biotypu dziąsła, jednocześnie w celu likwidacji tego defektu. Dopiero w następnym etapie będzie można wykonać przeszczep kości i jeszcze w następnym dopiero przeprowadzić zabieg implantacji. Tutaj wykonujemy tylko niewielkie cięcie od przedsionka i odwarstwiamy płat śluzówkowo-okostnowy po to, aby przygotować miejsce dla tkanki miękkiej, którą za chwilę pobierzemy z podniebienia. Proszę zobaczyć, jak ta rana, jak ten płat wygląda, jak ta śluzówka wygląda. Jest to cały czas to wgłębienie, którego nie ma jak zlikwidować w sposób inny niż tylko poprzez przeszczep. Staram się tu wszelkie przyrosty zlikwidować. Tutaj natomiast już na podniebieniu robimy płat dzielony, czyli tą wewnętrzną warstwę staram się wyciąć. Ona po prostu będzie tą tkanką, którą przeszczepimy. Wykonujemy to wszystko narzędziami mikro. Staramy się nie traumatyzować tkanek. Bardzo ostrożnie, aby nie przeciąć tej zewnętrznej warstwy płata, prowadzimy cięcie. Bardzo ostrożnie i powoli. Do tego celu używamy mikroskalpela w numerze 69. Jest on atraumatyczny i jednocześnie bardzo precyzyjny. Pobrany przeszczep przechowujemy w soli fizjologicznej i tak możemy czekać do momentu, kiedy go umieścimy w miejscu do niego przeznaczonym. Natomiast zaszywamy ranę na podniebieniu. Zwróć uwagę, zrobiliśmy ten płat dzielony, więc
to, co pobraliśmy, umieściliśmy w pojemniku solą fizjologiczną, a pozostały ten płat zewnętrzny przyszywamy i pokrywamy kość, która bez tego byłaby obnażona. Wszystkie zabiegi na tkankach miękkich przeprowadzamy małymi narzędziami, tymi narzędziami mikro. Często używamy do nich narzędzi Castrovieio, nici, którymi szyjemy, są to nici o grubości 6,0 bądź cieńsze. Przy zabiegach na tkankach miękkich nie można używać nici grubszych niż 6,0. Przyszywamy tkankę. Teraz umieszczamy tkankę miękką. Staramy się umieścić w wcześniej przygotowanym otworze. Jak widzimy, trochę tego miejsca za mało zrobiliśmy, więc staramy się jeszcze bardziej odwarstwić ten płat śluzówkowo-okosnowy i umieścić na miejscu pobraną tkankę. Nie jest to takie łatwe, ponieważ nasza tkanka się ślizga. Gdzie my jeszcze musimy bardziej sobie to przygotować łoże, jeszcze bardziej odwalić ten płat od podniebienia, aby w całości mógł ten nasz nasza pobrana tkanka miękka mogła się znaleźć w miejscu dla niej przygotowanym. Jest bardzo ślizga się, delikatnie również odwarstwiam od góry ten płat śluzówkowo-okosnowy, żeby troszkę wsunąć ją jeszcze pod ten płat, który jest na szczycie wyrostka. Staramy się to robić atraumatycznie, dlatego w tym przypadku nawet używam sondy periodontologicznej, która nie jest ostrym narzędziem i delikatnie wsuwam pod płat śluzówkowo-okosnowy na szczycie wyrostka. Teraz, jak widzimy, już jest unieruchomiony, ale żeby nam się nie przesuwał, przyszywam przeszczep do tej tkanki nieruchomej. Musi być on przyszyty, bo w przeciwnym razie by on nam się przemieszczał. Tylko i wyłącznie używamy nici 6,0, ponieważ one nie traumatyzują tych delikatnych tkanek miękkich. Teraz już nam przeszczep się nie przesuwa, w miarę jest stabilny, ale jeszcze nie na tyle, że można było go tak pozostawić. Musi być on jeszcze ustabilizowany szwami, ale jak widzimy, poprzez ten defekt, który był w tkankach miękkich, nie jesteśmy w stanie zamknąć rany, dlatego należy naciąć ten płat śluzkowo-okosnowy i tu już nam zaczyna pojawiać się bardzo dobrze widoczny ten defekt, dla którego ten zabieg jest wykonywany. Dla likwidacji, którego jest ten zabieg wykonywany. Jeszcze delikatnie nacinamy płat śluzówkowo-okosnowy, aby po zszyciu
płata nie był on naciągnięty, on ma być luźny, on ma, nie ma być żadnego napięcia tego płata śluzówkowo-okostnowego. Proszę zobaczyć, przyszywamy, zszywamy ranę, ale jednocześnie staramy się też ten przeszczep przyszyć po to, żeby on był stabilny. Ta część, która teraz zaczyna być widoczna, która była wcześniej wklęśnięta, teraz pojawiła się na powierzchni, jak taki pęcherzyk. Tutaj również z każdej strony staramy się ustabilizować ten przeszczep. Tak więc tą ranę zszywamy tak, żeby ten szef również stabilizował pobraną tkankę miękką z podniebienia. Coraz bardziej widzimy, właśnie ten defekt tkanki miękkiej. On to jak pęcherzyk na powierzchni. Bardzo dokładnie zaszywamy ranę i przestabilizujemy pobrany przeszczep spodniebienia. Teraz proszę zobaczyć, jak to, co teraz dzięki temu przeszczepowi ten defekt został wypchnięty na zewnątrz, a wcześniej był bardzo zagłębiony od przedsionka. To zagłębienie uniemożliwiało przeprowadzenie zabiegu, jakiegokolwiek zabiegu w tej okolicy. Tu jeszcze sprawdzamy przeszczep i jeszcze w tym miejscu również szwem stabilizujemy go, jednocześnie zaszywając ranę. Ta płona śluzowa, ten właśnie, która jest teraz uwypuklona, jest ona bardzo cienka, jest wręcz cienka jak pergamin. I bardzo łatwo jest rozerwać tą tkankę. Proszę zobaczyć, jaka jest cieniutka, jest niepełnowartościowa właściwie. Nie jest to warstwa, taka gruba płaść śluzówkowo-okostnowa, tylko w tym wypadku jest to bardzo cienka błona śluzowa. Z względów też estetycznych zdecydowałem się na jej wycięcie, wygładzenie powierzchni, ponieważ płat, który przeszczepiłem, jest dosyć gruby.